Cześć kochani! Witajcie na kanale O Matko i Córko. Witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj przychodzimy do Was z takim porównaniem oryginał versus zamiennik. Jednak nie będzie to nic kosmetycznego. Dzisiaj znowu przychodzimy z testem jedzenia i produktów spożywczych. My lubimy bardzo jeść, bardzo lubimy jeść. Tak. Kevin zrobił nam zakupy i ma tam różnego rodzaju produkty. To, co będziemy testowały, oczywiście zobaczycie w trakcie naszego odcinka, dla nas to jest zupełnie niespodzianka, więc no, nie mam co więcej o tych rzeczach powiedzieć. Natomiast ten film potraktujcie jako swego rodzaju challenge. Będziemy zapisywać, która z nas odgadła, co jest tym zamiennikiem, a co jest tym oryginałem. I teraz sobie pomyślałam, że warto, aby ta, która wygra, została w jakikolwiek sposób nagrodzona, więc myślę sobie, że jak ta przegrana wyda na tą wygraną stówkę, to będzie takie miłe urozmaicenie. Gramy o stówkę. Gramy o stówkę. Bo ty sobie ten pasek w Stradivariusie upatrzyłaś. Tak. Oj, mała dziecka, gdzie będzie marzyła o pasku. No dobra. Także niech ci ten pasek tam przyświeca. Powodzenia, rywalko, ze swoim oczem. Mam nadzieję, że ty będziesz miała też poprawnie zasłonione i nic nie dojrzysz. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Dobra, coś tam przeleci. No. Pachnie jak delicje. Pachnie jak delicje, pachnie jak jakieś ciasteczka. O, delicje, ty! Ale dobra, okay, dobra. Dobra, czekaj, bo tutaj jest tutaj jeden. Tutaj jest jeden, dobra, a tu są dwa. Dobra, to ja teraz próbuję ten. A dlaczego jest jeden? No bo ja jeden już jadłam. Aha, dobra. O kurde. Masz jakieś przypuszczenia? Takie delikatne. To jest zamiennik, a to jest oryginał. Tak, tak sobie myślę. Intensywniejszy zapach takie bardziej zbite i chyba ta galaretka jednak bardziej pomarańczowa. To jest oryginał. Ja myślę, że to jest oryginał, a to jest zamiennik. Wygrałam! A ja przegrałam! Stówka coraz bliżej. Teraz też w Stradivariusie. Mam typ. Ja też. Oryginał, zamiennik. Oryginał, zamiennik. Duża szklanka dla mnie to jest oryginał, zamiennik. Dla mnie też. I co? Dobrze. 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 To było zbyt intensywne. Takie dziwne w ogóle. Takie w ogóle ja na początku powiedziałam, że to jest wiśniowe. Ja mówię, to smakuje jak kola limonkowa, bo ta kola mi tak z tyłu głowy siedziała, no. A to smakuje jak kola wiśniowa. Serio. Myślałam, że to jest kola wiśniowa. Kochana, ja już na samo wyczucie wiem, które jest jakie. No, ja już wiem. Jeśli tylko odrzucę, ja nie pamiętam, jak to było. Ja już wiem. Mhm. Ja nie pamiętam, jak to było. No nie pamiętam. No, już wiem. Ty już wiesz? Mhm. Mam 100% pewności. Ale ja nie pamiętam, jak wyglądały prawdziwe kinderki. Zamiennik? No talerz. Jeszcze ale raz. Ja nie wiem, czy ja nie pomylę teraz talerzy. No nie, dobrze zrobię. Masz już, Paula? Mhm. Ja szczelam teraz. Myślę, że to jest oryginał, a to jest zamiennik. Jak? Dobrze. Dobrze! Obie? Tak. Ale szczerze powiem, stanęło na tym, bo pomyślałam sobie, że Kinder będzie taki bardziej dla dzieci, bardziej pufalowane. Ale smak? Te lepsze, nie? Takie są mleczniejsze jakby. Tu jest więcej czekolady. Znaczy ja w ogóle nigdy za kinderkami nie przypadałam. Wszyscy mi zawsze kupowali kinderki, ja taka średnio kinderkowa jestem. Nigdy nie lubię. A ty co, kinderku? Ona lubi z nami nagrywać filmy jedzeniowe. Tak. Też by z nami ponagrywała teścik, nie? Kinderek, oryginał, podrówka. Oj, żelki. Kurde, miśki.
wiesz, na dotyk które? Mhm. Kurde. Podróbka, oryginał. Jeden jest chudy, długi. Drugi jest krótszy i grubszy. Szczelam, Paulina wygra. Oryginał, zamiennik. Kurde bele. A Haribo są takie zbite, kochana. Makabra. Nie będzie paska. Będzie torebka. To jakaś kawa jest. Ale, ale kawa, ja, ale z czym mam kawę? Jaka może być kawa oryginalna? A Starbucks. Jaka... Aha. Nie Starbucks? Starbucks, tylko nie kawa w talerze. Po prawej stronie Starbucks, po lewej stronie nie Starbucks. Lepiej smakuje. Ta jest bardziej intensywna. Ja właśnie po to bardziej kawowa. Ja myślałam, że słodsza będzie. O, to są jakieś tortille chyba. Ale... To nie są tortille. Nie, to są chipsy normalne. Nie zjedz wszystkiego. Te są takie bardziej twarde, a wydaje mi się, że oryginalne by były takie miękciejsze. Szczelam, bo naprawdę te smaki są bardzo porównywalne. Naprawdę. Ten zamiennik jest jak oryginał. Ale pomyślałam sobie, że ten po prawej, nie mów, dobra, pokażę. To ja tylko pokażę, nie jestem pewna, naprawdę nie jestem pewna, oryginał, zamiennik, ale nie jestem pewna. Ja mówię tak, zamiennik, oryginał. Zgadłam! A ty? Nie. Co ty mówisz? No. Chipsika nie zgadłaś swojego kochanego chipsika? Nie. Paprykowego może bym zgadła, ale zielona cebulka. Ale powiem wam, kochani, że nie warto przepłacać w tym przypadku. Te smaki są bardzo zbliżone. A jak masz otwarte oczy, to też? Mhm. Co to jest? Lentylki. Kurde, ja przecież tego nie zgadnę. Nie ma opcji, żebym zgadła. Jedne są mniejsze, drugie są większe. I teraz, jakie są te oryginalne? Ale powiedziałabym, że tu jest oryginał. Albo nie. No właśnie, ja też mam zagwozdkę. Też byłam pewna i nie jestem pewna. Dobra, no szczał, naprawdę. Oryginał, zamiennik. Zamiennik, oryginał. Ja trafiłam. Ja nie. Ale ja myślałam, że to będą lentilki, a to MMMsy. No. A ja trafiłam. Kurde, bo ja liczyłam na lentylki, bo ja wiedziałam, że lentylki nie są takie gorzkie, a tu masz gorzką czekoladę, nie? Już? A, czekolada z okienkiem. To już chyba wiesz, co? Nie, no przecież jeszcze nie zjadłam.
Oryginał, podróbka. Powaga, już wiesz? Nie, strzelam. Znaczy strzelam. No tak mi podpada intuicja. Mogę już? Nie jeszcze. A jak już powiedziałam? To chyba mogę otworzyć, nie? Oryginał, podróba, bo wydaje mi się, że to jest za słodkie i ten orzeszek jest bardziej prażony, chrupiący. O, niestety nie. Zrobisz mogę to samo. To pachnie jak Seven Days. Seven Days? No, no. Bułeczka Seven Days. O kurde. Też to pachnie tak samo. No to pachnie tak samo. Oryginał zamiennik. Tu jest oryginał. Ja bardzo rzadko jadłam Seven Days, ale takie mam odczucie. No szybko, Paula, bo jestem ciekawa. To już muszę tworzyć oczy. Ja wcześniej tak zrobiłam przy czekoladzie. Zamiennik, oryginał. Tak! Zgadłaś? Mhm. Też? Mhm. O, zagadła. Bo to było takie zbyt słodkie, a to takie faktycznie czekoladowe. Tylko to nadzienie w jakikolwiek sposób nakierowało. Też po nadzieniu nakierowało. Się tam się no. Określiłam. Z dużej i z małej inaczej smakuje. Ja już wiem. Podróbka, oryginał. Już mogę? Ja naprawdę nie jestem dobra w smaki. Oryginał, podróbka. Nie. Zgadłeś mnie, mówię! Tak? Wow! Felek, czyli to będzie Principolo kontra... O, kontra nie Principolo? Jest coś, co udaje Principolo? A co nie ma takiej nazwy? Ja orzechowego nie lubię, ale z mlecznym bym wygrała. Mam dylemat, bo nie wiem, co uznałeś za oryginalne, czy Principolo, czy Princessa. Bo jeżeli Principolo, oryginalne Principolo. To jest oryginał, a to jest zamiennik. To ja obstawiam tak. Oryginał, zamiennik. Mogę? Ha! To ja poległam. No to mam remis. Remis. A ja tylko zgadłam to Principolo po no. Twardości. No, no. Bo Princessa jest taka mięciutka, rozpływająca się. A Principolo jest takie no, ja twardawe. Nie. Mamy remis i teraz która wygra? Ta ma torebkę albo pasek. Aha, czyli tu będzie Nutella. Kurde, po zapachu czuć. Oryginał, podróbka. Oryginał, podróbka. Która ma... Remis. Remis. Więc wychodzi na to, że ja kupuję tobie, a ty... na poprawę wyboru. Tak. I to będzie miłe. To będzie bardzo miłe, to, bo... Twój masek kosztował 79,90, a moja tylko 89,90. Bardzo blisko. O, to tak. No, tą dyszkę sobie dołożysz, nie? Za dyszkę sobie wybierz na przykład tą różę. Dobrze. Kochani, to była naprawdę dla nas super zabawa. Wow. Uwielbiamy tego typu odcinki, tego typu wyzwania. Mój makijaż został tutaj. Mój pewnie tak. W ogóle jestem ciekawa, jak wytrzymała moja szminka z Pierre René. Wytrzymała, tylko ona jest... Która jest na to wręczona, jest ta pękana, więc to nie wiem, czy tak dobrze wygląda. Ale przynajmniej jej nie zjadłam. Tak, i masz na przykład Nutellę na nosie. A ja? Ja nie miałam. Tak, w ogóle co najpierw taka brudna.
naprawdę świetny odcinek, bardzo dobrze się przy jego nagrywaniu bawiłyśmy. Jak macie dla Kevina jeszcze jakieś propozycje, co jeszcze mógłby dla nas przygotować, no, a na co nie wpadł? Cheetosy. Serowe Cheetos i Lidl na przykład Cheetos. Znaczy serowe. To piszcie mu, kochani, w wiadomościach prywatnych na Instagramie. Dzień, na tego nie widziałam, tak. No i to tyle od nas dla was w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że się wam on podobał i oczywiście jak zawsze subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, wbijcie na naszego Instagrama oraz TikToka i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale o matko i córko. Kochani, bye.